Cześć. Nazywam się Marcin Pietrzak. Pracuję w firmie WPMUDEF, w której jestem robotnikiem. Ja wiem, niektórzy... A, no tak, zapomniałem. W którym jestem... Może się to komuś nie spodobać, robotnikiem, tak? Mogę wytłumaczyć potem, dlaczego tak. Tak uważam. Zajmuję się tam kilkoma wtyczkami, dla których jestem prowadzącym tych wtyczek. Są 4 wtyczki. No i na co dzień zajmuję się po prostu WordPressem. WordPressem zajmuję się od wielu, wielu lat. Wstyd się przyznać, ludzie tyle nie żyją. I chciałem wam dzisiaj opowiedzieć o obrazkach. Moja prezentacja jest w ścieżce technicznej, ale wydaje mi się, że nie powinna być w ścieżce technicznej. Natomiast na początku, jak o niej myślałem, to myślałem o tym, żeby była w ścieżce technicznej. Ale potem, jak spędziłem trochę czasu nad ekranem, na której była szybka transformata Fouriera, to stwierdziłem, że to za trudne jest nawet dla mnie. Więc chyba byśmy wtedy mieli niefajne wrażenie. To są moje dane, jeszcze je wyświetlę. To świetne zdjęcie zrobił Wojtek, więc jak chcecie mieć świetne zdjęcie, to do naszego fotografa nadwornego. Halo? A, dobra. I tyle, no już byłem opowiedziany, przedstawiłem się znowu, możemy zaczynać, tak? Co jest celem tej prezentacji? Chciałem wam powiedzieć, jakie typy obrazów używamy na stronach, jakie typy obrazów używacie na stronach, kiedy i który z tych typów powinniśmy używać, jak to się dzieje w WordPressie, chociaż tego będzie może trochę najmniej, i jak ten proces optymalizacji i wyboru zrobić tak, żebyśmy go nie widzieli. Bo nikt nie chce mieć więcej pracy, tak? Najlepsza optymalizacja jest ręczna, o tym będę mówił, ale nikt z nas tego nie chce robić. Tak przynajmniej mi się wydaje, oprócz Wojtka. Popatrzcie na te logo. Jest sobie logo. Ono specjalnie jest takie małe. To nie jest błąd prezentacji, ono jest naprawdę specjalnie takie małe, dlatego że to jest rzeczywisty rozmiar. Po lewej widzicie logo, które jest podpisane jako raster, a po drugiej stronie jako wektor. To jest podstawowa pierwsza różnica między obrazkami, które możecie używać. Czyli możecie używać albo obrazów rastrowych, czyli obrazów, które składają się z punkcików, z rastrów, które mają odpowiednie właściwości, że jeden jest czarny, drugi biały, trzeci przezroczysty. Lub mogą się składać z linii, które odpowiednio powyginane tworzą jakieś krzywe i te krzywe mogą mieć jakieś właściwości, typu mogą mieć jakieś wypełnienie lub nie mieć tego wypełnienia. Mogą być wypełnione. I tak jak widzicie, to po lewej to jest obrazek typu PNG. I ta liczba pod spodem to jest liczba bajtów, jaką ten obrazek ma. To są 202 bajty. 2000, słusznie, czujnie, ktoś mnie słucha. I logo wektorowe po prawej stronie, które ma 1323 i w nawiasie 615. Dlaczego 615? Puszczenie grafiki typu PNG przez gzipa, który może nam zmniejszyć wielkość serwowanego kontentu, nic nie daje. Natomiast przepuszczenie pliku wektorowego, który jest plikiem tekstowym, przez wbudowany serwer, tego wy nie widzicie, ani wy tego nie widzicie, ale czuje to serwer i czuje to przeglądarka użytkownika, plik SVG, bo to jest plik SVG, skompresowany gzipem, ma tylko 615 znaków. Różnica jest widoczna. I teraz to jest właśnie wielkość naturalna, ale co się stanie? Na pewno to już żeście widzieli na stronach, jak sobie powiększycie obrazek. To jest ten sam obrazek, tylko po prostu zrobiony większy, nieprawidłową metodą, że powiększamy sobie obrazek, zapisujemy go w większej rozdzielczości, tylko to jest ten sam obrazek, co przed chwilą, tylko nadane mu są sztywno dużo większe wymiary zewnętrzne. Jak widzicie, obrazek składający się z pikseli, on już jest widoczny, że się składa z pikseli, prawda? Jest brzydki w ogóle. Logo wektorowe
zachowało wszystkie swoje kształty. Czyli podstawowa różnica między grafiką wektorową a grafiką rastrową jest taka, że raster wygląda tylko dobrze do jakiegoś powiększenia w górę i w dół, ale w dół ze względu na różnicę w sposobie wyświetlania mogą się pojawić artefakty. Tak? Wiecie dobrze, że zdjęcie wielkie na cały ekran można w połowie ekranu wyświetlić i wygląda dobrze, tak? Nic się nie dzieje. Natomiast w drugą stronę nie jest już tak dobrze. I tutaj mamy podstawowe różnice. Ja o tych różnicach jeszcze będę dalej opowiadał, omawiając poszczególne rodzaje plików. To jest te pięć rodzajów plików, które mniej lub bardziej używacie. Tutaj zapisałem dla uproszczenia nie ich nazwy, tylko ich rozszerzenia, tak żebyśmy nie mieli wątpliwości, że takie są. I to są, tak jak widzicie na liście, jest to GIF, PNG, JPEG, SVG i czcionki. Tak, czcionki też są plikami graficznymi. Mało tego, czcionki są bardzo sprytnym plikiem graficznym, bo tak naprawdę jest to plik, który zawiera dziesiątki plików graficznych, zwanych glifami, znakami, czy jakkolwiek tam. I to są te pięć plików, tych pięć rozszerzeń prawdopodobnie znajduje się w każdym waszym, no może nie na każdej, ale na sporej ilości stron. Jeżeli używacie motywów domyślnych, a już jeżeli używacie 2017, no to wszystkie występują. Czym jest plik GIF? Plik GIF jest najstarszym używanym plikiem w internecie. To jest, wszystkie te nazwy plików to są jakieś skróty, ale ja ich nie potrafiłem się nauczyć, więc dla chętnych zadanie sprawdzić, jak się nazywają jak te skróty się rozszerzają. Jakie są zalety i wady pliku GIF? Plik GIF powinniśmy przede wszystkim używać do niewielkich elementów graficznych strony, do logotypów, dlatego że jest to plik dostosowany do tego. Troszeczkę jest z tym plikiem związany pewien mit, który jest nieprawdziwy. Wszyscy myślą, przyznam się szczerze, jeszcze tydzień temu też tak myślałem, że plik GIF może mieć tylko 256 kolorów. Tak, plik GIF może mieć, nie plik GIF, tylko blok pliku GIF może mieć 256 kolorów, ale plik GIF możemy sobie podzielić na wiele bloków. Ekstremalnie rzecz ujmując, możemy sobie podzielić plik GIF na tyle bloków, żeby żaden blok nie zawierał więcej niż 256 pikseli. I wtedy każdy z tych bloków po 256 pikseli może mieć własną paletę. W związku z tym możemy w jednym GIF-ie zmieścić całą 24-bitową paletę kolorów, czyli te 16 milionów kolorów możemy umieścić w GIF-ie. To nie ma sensu, to jest takie ćwiczenie akademickie. Ten plik będzie gigantyczny i właściwie chyba nic go nie wyświetli. Ale mówię, ja jeszcze tydzień temu myślałem, że można tylko w GIF-ie 256 kolorów wyświetlić, myliłem się, można wyświetlić dowolną, bo plik można podzielić na bloki. Plik GIF umożliwia też stworzenie animacji. Jest takie, to było szaleństwo lat 90., gdzie strony miały strzałki, szlaczki, ramki, podkreślenia, jakieś animowane telefoniki, animowane ikonki. 99% tego było realizowane przez animowane GIFy, 1% przez pliki filmu MPG. To było szaleństwo, tak? Taka mała ikonka, 4 mega i numer 20, 21, 22. Z GIF-em jest pewna ciekawa historia związana z kompresją LZW. To jest kolejny skrót, który występuje w tej prezentacji, którego wam nie rozwinę, bo go nie pamiętam. To jest nazwiska trzech badaczy, trzech chyba matematyków, którzy stworzyli to jest kompresja w GIF-ie. Trochę technicznego będzie też. Kompresja w GIF-ie jest to strumieniowa kompresja słownikowa. Co to oznacza? To oznacza, że ta kompresja wyszukuje podobne ciągi znaków, zapisując słowo, nie słowo rozumiane w języku naturalnym, tylko w języku maszynowym, czyli jakiś ciąg znaków, a potem
stara się znaleźć jak najwięcej wystąpień takiego słownikowego słowa i wtedy zamienia ten ciąg znaków, który może być długi, na przykład, nie wiem, 15-znakowy, tylko jakimś znacznikiem jednoznakowym. Tu wstaw pierwszy znak, pierwszy ciąg znaków, tu wstaw znowu drugi ciąg znaków i tak dalej, i tak dalej. To jest metoda strumieniowa, słownikowa kompresji. Ale wracając do tych praw patentowych, gdzieś w okolicach 1994 roku jakaś firma amerykańska uzyskała patent, który bardzo szybko przeniosła do Europy, patentując kompresję LZW we Francji, Niemczech, Anglii, po kolei w liczących się wtedy w internecie krajach, co spowodowało i zaczęli oczywiście roszczenia patentowe wysuwać w stosunku do dużych firm, do Yahoo, wtedy były, nie wiem, nie pamiętam już, jak wtedy były przeglądarki, Alta Vista, świetnie, żeby im zaczęli płacić, no jak to, wyświetlacie nasze, płacić. To bezpośrednio spowodowało, że powstał plik PNG. Ostatnim punktem tutaj na tej prezentacji, znaczy na tym slajdzie tej prezentacji, jest przezroczystość. Co to oznacza? W GIF-ie możemy sobie wybrać, żeby jedna z tych 266 barw, którą mamy, żeby ona możemy jej nadać bit przezroczystości. Czyli wyobraźcie sobie, tak jak mieliśmy tam te logo 505, że ono jest czarno-białe, to możemy powiedzieć, że biały ma być przezroczysty. I wtedy przeglądarka albo browser systemowy renderuje to jako przezroczystość. I tak, podsumowując, GIF-a używamy do małych elementów graficznych, do logotypów, do tego typu rzeczy, bo... A, jeszcze wracając na chwilę do tego patentu, wszystkie te patenty do roku 2006 wygasły, więc GIF jest z powrotem wolnym, nieobciążonym prawem patentowym formatem. Te patenty wygasały stopniowo, więc w niektórych krajach wcześniej, w niektórych później, ale od 2006 jest to format wolny od patentu. I tu jest pokazane prezentacja takie z Wikipedii, animacja, która właśnie, nie wiem czy to widać, widzicie takie gradienty, a potem jak są wymieniane przez bloki, to te gradienty znikają. I tu jest 1880 kolorów. Jest to GIF, który ma 1880 kolorów. Czyli ten mit o tym, że GIFy mają tylko 256 kolorów, jest jakby nieprawdziwy. Bezpośrednio z powodu właśnie praw patentowych rozpoczęto pracę nad alternatywnym formatem. I tym alternatywnym formatem jest PNG, Portable Network Graphics, to pamiętam, tylko chyba jedyne, który podobnie jak GIF operuje na bezstratnej kompresji, którego paleta może być paletą dowolną. To jest bardzo otwarty format, ponieważ możemy zacząć od... Paleta może być jednobitowa. Jednobitowa paleta oznacza, że mamy tylko dwa kolory, tak? Pełny, pusty, dwubitowa, czyli cztery kolory i tak dalej, aż do pełnej 24-bitowej palety, czyli 16 milionów kolorów. No, jeżeli tu jest połowa facetów, to i tak z tych 16 milionów pewnie 15-900 nie rozpoznajemy. PNG używa kompresji, z tym, że tu już nie popełniono tego błędu i użyto kompresji deflate, czyli kompresji na otwartym kodzie, na licencji bodajże BSD. To jest chyba jedyna, znaczy moim skromnym zdaniem to jest jedyna licencja, która jest licencją prawdziwie wolną, bo GPL nakłada za dużo obowiązku, żeby był wolny. Bardzo ciekawą funkcją zaimplementowaną w PNG, a potem dopiero w GIF-ie, jest przeplot. Przeplot zastosowany w pliku PNG polega na tym, że grupy pikseli są zapisywane najpierw, więc najpierw na górze pliku zapisujemy co 16 piksel, potem zapisujemy co 8, co 4, co 2 i całą resztę. Dzięki czemu na powolnych łączach kiedyś, teraz to już jest coś, co nie istnieje, ale warto o tym wspomnieć, to jest algorytm ADAM7 się nazywa,
Dzięki temu taki plik po wczytaniu pierwszego bloku, czyli po wczytaniu 1/16 wielkości pliku, plus minus, bo tam jeszcze nagłówki, inne rzeczy, już można go było wyświetlić na ekranie. I potem z każdą minutą on się robił taki wyraźniejszy. To na jakichś takich filmach hakerskich widać, jak się pojawia obrazek, potem coraz ładniejszy, jest taki wow. No to właśnie to oferuje również format PNG. Do czego używać tego formatu? Co ja tam mam dalej? Dobra. Formatu PNG możemy używać do tego, czego żeśmy używali GIF-a, czyli do małych znaków graficznych, do logotypów, strzałek. Możemy też użyć do zdjęć, ale pamiętajmy, że PNG jest formatem bezstratnym, czyli pozwala na odtworzenie całkowite informacji bez jej utraty. W związku z tym on jest duży. Bardzo często w obróbce... A, jeszcze jest jedna rzecz. Ponieważ PNG został stworzony od początku do końca jako webowa wersja grafiki, obsługuje tylko paletę RGB. Czyli nie nadaje się do wydruków, nie można go przenieść w łatwy sposób i wydrukować sobie wizytówek z takich plików. Znaczy to się dzieje, ale z tym są zawsze kłopoty. Bardzo ważną rzeczą w pliku PNG jest dodatkowa warstwa, którą ten plik może zawierać. Warstwa maska przezroczystości. I to jest nie w przeciwieństwie do GIF-a, ta maska przezroczystości jest maską płynną, czyli ona może być kodowana tam przez ileś bitów, w związku z tym odcieni szarości jest bardzo dużo. I jak to działa? Działa to tak, że, tylko to nie wiem, czy w tą stronę, czy w drugą, ale to chodzi o ideę, że jeżeli jest na przykład biały piksel, to jest w 100% przezroczyste, jeżeli jest szary do połowy, 50%, to jest 50% przezroczystość, jeżeli jest czarny, to jest w 100% przezroczysty. A biały nieprzezroczysty. No, rozumiecie, o co chodzi. No, nie, już nie pamiętam. Zapomniałem to sprawdzić tak naprawdę. Okej, okay, czyli biały pokazuje, czarny ukrywa. Czyli biały to jest zero czarnego, to jest nieprzezroczystość. 50% czarnego, to, czyli taki szary w połowie, to jest 50%. I całkowicie czarny przezroczystość, co pozwala nam tworzyć wygładzone krawędzie grafik, logotypów, strzałek. I do tego się bardzo długo pliku PNG używało. No chyba praktycznie do momentu, jak się nie pojawiły porządnie formaty graficzne oparte o czcionki, o pliki czcionek. JPEG. Akronim JPEGa jest w ogóle dla mnie niezapamiętywalny, bo to jest jakieś połączona grupa do spraw czegoś, jakaś organizacja. Jakieś, no niemalże hydra. To jest najczęściej przesyłany plik w internecie. Największe obciążenie internetu generują pliki JPG, nie filmy. Pliki JPG. W związku z tym chcemy mieć szybkie strony, prawda? No, każdy by chciał. Chcemy mieć wysoki PageRank. Znaczy nie PageRank, tylko PageSpeed. W związku z tym musimy, no dobra, powinniśmy zwrócić na to uwagę. Trochę technikali. Kompresja używana w JPEG-u jest kompresją stratną. Co to oznacza? Oznacza, że sposób, w jaki informacja jest kodowana w takim pliku, powoduje, że nie możemy odzyskać go w całości takiego, jaki był po raz pierwszy. Możecie to sobie łatwo sprawdzić, ustawiając jakiś wysoki stopień kompresji w programie graficznym, zapisując obrazek, zamykając program graficzny, otwierając ten sam obrazek, zapisując go znowu, zostawiając sobie kroki, aż zobaczycie, jak paskudny się staje. Wynika to z tego, że ta kompresja w JPEG-u jest takim bardzo sprytnym zabiegiem. To znaczy, po pierwsze JPEG obcina kilka kolorów, te, które są mało rozróżnialne dla człowieka. Konwertuje wszystko w ogóle na tylko dwa kolory i kanał jasności. Czyli to jest ten, ja już nie pamiętam, jak się ten profil nazywa, ale dlaczego? Dlatego, że człowiek dużo więcej dużo bardziej i dużo lepiej rozpoznaje nasycenie światłem niż barwy. I potem jeszcze to sobie przelicza, dzieli to na bloki 8x8 pikseli, licząc średnią dla danego bloku i licząc, o ile kolor pozostałych elementów, wszystkich pikseli różni się od koloru średniego. Nadal taki zapis jest do tego momentu nadal jest zapisem bezstratnym,
A jest już mniejsze od oryginału, ale niewiele mniej, mniejsze, bo to są liczby zmiennoprzecinkowe o dużej precyzji, więc one są mniejsze, ale niewiele mniejsze. I w tym momencie trafiamy w ten moment, w którym zaczynamy tracić informacje. Te liczby zmiennoprzecinkowe, czyli jakieś tam 13 przecinek, cały sznur liczb, są obcinane do liczby całkowitej, tylko zostaje 13. I tak jest zapisywane. Od zależności od tego, jaki stopień kompresji ustawicie, to tam przez inną liczbę jest dzielone, w związku z tym tak najprościej. Tu nie będziemy się właśnie wbiegać, bo tam, tak jak wspominałem na samym początku, to była szybka transformata Fouriera i jeszcze kilka takich dziwnych nazw, gdzie nie wiadomo, czy się bać, płakać. Gigantyczną zaletą tego formatu jest jego powszechność. 99 pewnie aparatów tutaj, oprócz aparatu Wojtka, pewnie zapisuje wszystko w JPEG-u. Wszystkie telefony zapisują w JPEG-u. To wszystko jest gotowe do użycia. No i prostota tego pliku, to, że ze względu na to, że on już był, jego specyfikacja powstawała wtedy, kiedy już dość dużo wiedzieliśmy o sieci, ci, którzy to oczywiście robili, to on działa wszędzie. Nawet najstarsze przeglądarki, no powiedzmy nie najstarsze, ale gdzieś tak w okolicach Internet Explorera 4 i Netscape Navigatora 4, one już umiały bez kłopotu te formaty pokazywać. Tu macie to samo zdjęcie. Zdjęcie po lewej. Jak widzicie na górze, ma tylko 82 kilo. Nie widać z daleka, zapewne nie widać artefaktów, które się pojawiły przy tak silnej kompresji, bo to jest bardzo silna kompresja. No widać, ale to zaraz pokażę wam zbliżenie, więc to mało widać w porównaniu z tym, jak paskudne jest to zdjęcie, jakbyście je oglądali jakby przed sobą, to wtedy byście to widzieli bardziej. Natomiast pokazuję wam różnicę wielkości. Oba zdjęcia do szybkiego oglądania są tak samo dobre do oglądania. Jak tam ktoś wam pokazuje zdjęcia dzieci z wakacji, no fajne. Tak. To właściwie one się nie różnią, tak? Rzucicie okiem, zobaczycie dziecko na łódce, jedziemy dalej. 82 kilo, 440 kilo. Jest różnica? Oczywiście nie polecam wam używania tak wysokich stopni kompresji, bo to nie ma sensu. Te zdjęcia są obrzydliwe. Tam gdzieś taka rozsądna granica, WordPress defaultowo wam rekompresuje zdjęcia do poziomu 85%. Jest na to specjalny filtr, ale to nie o tym. I teraz zobaczcie, jak wygląda to samo zdjęcie po powiększeniu. Zobaczcie, że tutaj po lewej stronie dokładnie widać te bloki uśrednione, tak? I utratę informacji, jak gigantyczną ilość informacji żeśmy utracili, tak? Więc z tym kompresowaniem zdjęć no, nie należy przesadzić, bo takie są właśnie efekty. Plik SVG. Pliki SVG to są pliki grafiki wektorowej, którą na samym początku już pokazywałem. To są pliki tekstowe. Jest co prawda format również kompresowalny za pomocą XIP-a, ale on nie jest jakoś szczególnie mocno używany. Dużo częściej po prostu przeglądarki kompresują ten plik jako plik tekstowy. On się świetnie kompresuje, dlatego że taki plik to jest XML, formalnie rzecz ujmując, czyli widzieliście na pewno strony, źródła strony, które są HTML-em. HTML do pewnego przybliżenia też jest XML-em. I pliki SVG wyglądają po prostu w ten sposób, że oprócz kilku nagłówków, które coś tam definiują, to reszta tego pliku to są liczby z przecinkami. Więc tak jak widzieliście na samym początku, przez algorytm XIP-a na tak małym pliku on się super fajnie kompresuje. Ale on się nie nadaje do niczego więcej niż logotypy, jakieś proste rzeczy, grafiki, elementy takie wystroju strony. Generalnie proste rzeczy. Można oczywiście tam to samo zdjęcie tego dziecka na łódce można by było przerobić na grafikę wektorową, ale to nie miałoby żadnego sensu, bo tutaj właściwie każdy piksel musiałby być oddzielną krzywą, więc prawdopodobnie plik byłby większy niż plik graficzny. Oczywiście by się ładnie powiększał do momentu, żebyśmy nie zaczęli widzieć tych kwadracików pikseli, tak? Ale jeżeli mamy nawet wielokolorowe loga, które składają się, nie wiem, z ograniczonej liczby kolorów. To może być i 1000, tak, jeżeli to są odpowiednie krzywe, ale normalne logotypy
to jednak pliki SVG. Motyw 2017 używa tych plików. Jak zrobicie sobie menu z ikonkami serwisów społecznościowych, to dokładnie te ikonki, które są wyświetlane, to są pliki SVG. Dynamiczne. Co u licha może znaczyć dynamiczne w tym formacie pliku? Czy oglądacie czasem statystyki użycia wtyczek na stronie wtyczki? Tak, nie? Tak. Ten wykres jest plikiem SVG wygenerowanym dynamicznie. Bardzo prosto i bardzo łatwo robi się krzywe za pomocą JavaScriptu. Są gotowe do tego biblioteki. Mówimy tylko narysuj mi krzywą taką i to jedzie. Więc to jest bardzo fajna możliwość wykorzystania tego formatu plików. Tu macie cztery logotypy. Wielkość naturalna tych plików to jest 225 pikseli na 300. Oczywiście mówienie o wielkości naturalnej dla pliku wektorowego nie ma absolutnie żadnego znaczenia, bo on jest tak samo dokładny, jeżeli będzie zajmował jeden piksel. Oczywiście nic nie będziemy widzieć poza jednym pikselem. I również dobrze będzie, jakbyśmy chcieli ten logotyp w SVG, czyli który jest pierwszy, powiększyć tak, żeby sobie cały samochód obkleić. On będzie nadal, linia będzie się zawsze nadal kończyć tam, gdzie linia ma się kończyć. Natomiast pozostałe formaty, zobaczcie GIF, który widać po nim takie poszarpanie, dlatego że ten GIF jest GIFem dwukolorowym i ma bardzo ostre końce. Zobaczcie, że on prawie jest tak mały jak plik SVG. Następnie mamy PNG, który już ma wygładzone krawędzie, ale zobaczcie, że jest 4 razy większy od pliku SVG. I na koniec JPEG. JPEG, który zupełnie nie nadaje się do logotypów, zupełnie nie nadaje się do elementów strony. On nie lubi takich powierzchni i jego zysk na powierzchniach, powierzchniach o jednym kolorze, takiego zysku nie ma w tym pliku. On nie potrafi po prostu obsłużyć dużej przestrzeni jednego koloru. Jak widzicie, zobaczcie, jest 8 razy większy od pierwotnego SVG, a nawet jest większy od PNG-a. W związku z tym logotypy to są pliki SVG, GIFy i PNG-i, pliki to są logotypy, to SVG najlepiej, jakieś ikony, które możemy powtórzyć, to jest pliki SVG. To samo dotyczy PNG-ów i GIFów, GIFy oczywiście również pewne animacje, które możemy dokonać, JPEG-i zdecydowanie zdjęcia, tam gdzie mamy przejścia tonalne, dużo kolorów, dużo zmian, tamte pliki są najlepsze. I porównanie tego samego zdjęcia 500x500 jako GIF 256 kolorów, ponieważ nie dzieliłem go na bloki. PNG bez straty. Te zdjęcia zostały wygenerowane z oryginału, czyli z takiego zdjęcia z Nikona, z RAW-a, więc tam nie ma żadnych strat i żadnej kompresji. I jak widzicie wielkości GIF, żaden zysk w porównaniu do JPEG-a, 80% to jest bardzo dobre zdjęcie bez artefaktów praktycznie. Na tym GIF-ie widać artefakty, jak się na komputerze blisko ogląda, to widać, że tam jest utrata kolorów i tam nie widać części rzeczy, tam zanika nam ta informacja. PNG to jest plik, jak widzicie, gigantyczny, w którym nie ma żadnej utraty informacji, którą tam mamy. No i coś, co używacie wszyscy, chyba że macie nieaktualnego WordPressa, to proszę go zaktualizować. Czyli pliki graficzne z plików czcionek. Tak, to jest dashikon ze wszystkimi ikonkami, które aktualnie są dostępne, wyciągnięte po prostu z repozytorium, wszystkie elementy istniejące. On łączy w sobie, formalnie rzecz ujmując, te glify, te znaki, to są malutkie pliki wektorowe, które możecie dowolnie powiększać. Wiecie, że jak powiększacie treść na stronie, bo litery to też jest format wektorowy, z małymi wyjątkami, ale to nas nie interesuje. Też możemy to powiększać dowolnie. To się świetnie nadaje, kiedy mamy właśnie tego typu znaki do wyświetlenia. Jedna wada tego, że tu krzywa może być tylko wypełniona lub niewypełniona. Koniec. Nie zarządzamy kolorem. One nie mają w ogóle formalnie w pliku koloru. To dopiero program wyświetlający mówi, że krzywa jest wypełniona albo niewypełniona.
Tak? My możemy oczywiście zdefiniować, że tekst jest czerwony, zielony, żółty i tak dalej, ale one fizycznie, czyli nie możemy na przykład utworzyć logotypu firmy, która ma dwa kolory. Czerwony, żółty, zielony, tak? Możemy to co jest tylko do monochromatycznych zastosowań. I teraz, jak to wszystko ogarnąć tak, żeby te pliki były mniejsze? Najlepszą metodą, oczywiście najkosztowniejszą, jest użycie jakiegoś programu. Może być to Photoshop, może być to GIMP. Przy zapisie plików możemy wybrać, przy zapisie plików JPEG możemy wybrać stopień kompresji. Tam jest jeszcze jeden parametr taki związany z matematyką, jaka wielkość bloku ma być, jakie rozmycie tego bloku. Generalnie jest tych parametrów kilka, ale generalnie trzeba to robić ręcznie. To samo dotyczy GIMP-a. GIMP przy każdym zapisie pliku JPEG, on się wyskakuje takie okienko, w którym można zdefiniować te rzeczy. Online. Jest mnóstwo serwisów, które pozwalają wrzucić nam zdjęcie i dostajemy na wyjściu zdjęcie skompresowane. Ba, niektóre są tak fajne, że się bawiłem nimi, wrzucacie zdjęcie i macie suwaczki. Lepiej, gorzej i to od razu jest podgląd, jak wygląda takie zdjęcie. Część z nich jest bezpłatna, część limitowana, część wymaga rejestracji, część nie, ale to jest nadal ręczna robota. To jest nadal coś, co musicie wykonać samodzielnie. Nie wiem jak wy, ale ja jestem strasznym leniem i ja nie lubię pracować. Ja lubię, żeby wszystko było zrobione. CLI. To wchodzimy tutaj w taki kawałek, drobny kawałek hardkoru, czyli Command Line Interface. W linkach w tej prezentacji, ona będzie dostępna potem w internecie, w linkach tej prezentacji jest link do GIST-a. GIST to jest taki jeden z podserwisów GitHuba, o którym już pewnie żeście tutaj słyszeli, na którym można fragmenty kodu prezentować. I tam jest link do GIST-a, w którym jest kilka poleceń command line'owych, optymalizujących i zmieniających wielkość pliku, który ja używam do przeróbek wielkich galerii, żeby je móc wrzucić na serwis, jeszcze przed kompresją. I tam ten plik można sobie na końcu tej prezentacji kliknąć i zobaczycie, jak wygląda taki z command line'a wywoływany. Jeden plik wywołuje i mi cały katalog zdjęć przerabia. Obcina ich wielkość do 2000 pikseli, wycina im dane EXIF i zmniejsza ich kompresję, ustawia im kompresję na 85%. I to, co nas najbardziej interesuje, co jest najfajniejsze, to są wtyczki. Po prostu wrzucamy zdjęcie i się w ogóle nie martwimy, wszystko jest zrobione. Podoba wam się? Fajna sprawa, naprawdę, działa. Wybrałem dla was kilka wtyczek, takich, które są jakby dostępne z różnym stopniem limitowania. Niektóre z nich wymagają rejestracji, niektóre pozwalają 50 zdjęć miesięcznie, inne pozwalają tylko 5-megowe źródło wrzucić, inne jeszcze wymagają klucza API, jedna z nich wymaga rejestracji i trzeba zapłacić dolara za 1000 obrazków, więc to też nie jest jakaś opcja straszliwa. I ostatnia z nich to jest wtyczka, którą polecam, to jest wtyczka od nas, dostępna w dwóch wersjach, w wersji całkowicie darmowej, zgodnej z GPL, z repozytorium oraz wersja Pro, która ma troszeczkę więcej opcji, dostępna dla naszych członków, gdzie 30-dniowo można ją sobie wykorzystać do testów bez ponoszenia żadnych kosztów. I na koniec chciałem wam kilka ciekawostek z pracy tej wtyczki przedstawić. Największe przesłane zdjęcie to jest stan na maj 2018, ale logi mamy tylko z 4 lat, więc mogło się zdarzyć coś większego. 40-megowe zdjęcie to było największe zdjęcie, które zostało przesłane do serwisu, ponieważ my te zdjęcia pobieramy, przerabiamy i odsyłamy. 69 terabajtów to jest liczba bajtów, o ile została zmniejszone wszystkie obrazki, które używają naszej wtyczki Smash. Rekord dzienny to było 86 tysięcy serwisów, które w ciągu jednego dnia, znaczy to nie jest jeden dzień z naszego punktu widzenia, tylko 24 godziny, ponieważ serwis jest dostępny na całym świecie, 45 milionów obrazków
w ciągu 24 godzin zostało przerobione. Od początku działania przerobiliśmy 19 miliardów zdjęć. To tak na zakończenie kilka ciekawostek. Kasia mnie goni,